20 maja wspominamy świętego Archanioła Tadini. Archanioł urodził się 12 października 1846 roku w wielodzietnej, szlacheckiej, zamożnej rodzinie Verola Nuova w Lombardii we Włoszech. Ochrzczony był w kościele świętego Wawrzyńca Męczennika 18 października. Był ostatnim z czworga dzieci Piotra i Antoniny, ale 11 dzieckiem ojca, gdyż po śmierci pierwszej żony Piotr ożenił się drugi raz i poślubił Antoninę. W wieku 2 lat bardzo ciężko zachorował. Ze względu na wątłe zdrowie wymagał specjalnej opieki. Wychowywał się w rodzinie i środowisku liberalnym. Naukę rozpoczął w swoim rodzinnym mieście. Dość wcześnie rozpoznał powołanie do kapłaństwa. Wstąpił do seminarium, gdzie studiowali jego 2 bracia. Jednego z nich, Aleksandra, wydalono z seminarium z powodu przekonań politycznych. Drugi, Juliusz, przyczynił się do utwierdzenia go w powołaniu do kapłaństwa. W czasie studiów uległ wypadkowi. Z powodu niedostatecznego leczenia kolana do końca życia utykał i nie mógł klękać. Pod koniec życia używał laski, a nawet wózka inwalidzkiego. 19 czerwca 1870 roku przyjął w Brescii święcenia kapłańskie. Bardzo chciał podjąć posługę kapłańską, ale z powodu choroby przez rok musiał pozostać w rodzinnym domu i poddać się kuracji. Gdy stan zdrowia już mu na to pozwolił, został wikariuszem w Sordino, w górskiej wiosce w Alpach Wschodnich. Pracował tam też jako nauczyciel w szkole. Przez kolejne 3 lata pracował jako kapelan w sanktuarium Matki Bożej w Nurc, w pobliżu Brescji. W roku 1885 rozpoczął posługę duszpasterską w Bosticino Sera w Lombardii, najpierw jako wikary, a po 2 latach jako proboszcz. Dał się poznać jako troskliwy duszpasterz, zwłaszcza ubogich i uchodźców. Gdy z powodu powodzi wiele osób straciło dach nad głową, zorganizował kuchnię, w której wydawano około 300 obiadów dziennie oraz schronisko. Nie zaniedbywał przy tym potrzeb duchowych, szerzył nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, organizował katechezy dla różnych grup wiekowych, chór, zespoły muzyczne i bractwa religijne oraz trzeci zakon świętego Franciszka. Realizując wskazania encykliki Rerum Novarum Leona XIII, powołał do życia w roku 1893 Towarzystwo Pomocy Wzajemnej. Jego członkowie otaczali opieką chorych, starszych i ofiary wypadków przy pracy oraz stawali w obronie ich praw. Wyjątkową opieką otaczał młode robotnice, których położenie było wówczas najtrudniejsze. Dla nich zaprojektował i wybudował przędzalnię, przeznaczając na ten cel część swojego majątku rodzinnego. Spowodowało to m.in. zmniejszenie emigracji zarobkowej. W 1900 roku zakupił dom przylegający do przędzalni, by mogły w nim zamieszkać członkinie założonego przez niego zgromadzenia, sióstr robotnic świętego domu nazaretańskiego. Siostry ubrane w habity pracowały w fabrykach i otaczały opieką robotnice, zwłaszcza młode. Było to ewenementem, powodowało nawet zgorszenie, gdyż wówczas fabryki nie miały dobrej reputacji i czymś niezrozumiałym było to, że tam wśród świeckich pracowników przebywały i pracowały młode zakonnice. Mimo kalectwa godzinami modlił się na stojąco w kościele. O jego głębokiej miłości do Boga może świadczyć ułożona przez niego prosta modlitwa. O mój dobry Jezu, kocham Cię z całego serca. Kocham Cię ponad wszystko. W mym sercu, Jezu, wierzę w Ciebie. Kocham Cię, słyszę Twój głos, uwielbiam Cię, kontempluję Cię w świętej hostii, o Jezu. Stan jego zdrowia pogorszył się. 5 maja przyjął sakrament chorych, wyspowiadał się i otrzymał komunię w formie wiatyku. Zmarł 20 maja 1912 roku w Bosticino Sera. Pogrzeb odbył się następnego dnia. Błogosławionym ogłosił go 3 października 1999 roku święty Jan Paweł II, a kanonizował go papież Benedykt XVI 26 kwietnia 2009 roku. Jest patronem pracowników i rodzin. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Archanioła, prezbitera,
na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.